Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners. Dr Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 11. Ceny maksymalne i minimalne wprowadzane przez państwo. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest równowaga na rynku, czym są ceny maksymalne i jakie są skutki narzucania ich oraz czym są ceny minimalne i jakie są skutki narzucania ich. Cena równowagi. Jak wiemy z poprzednich odcinków, wszystkie produkty na rynku mają swoje ceny, które zależą od popytu i podaży. Popyt i podaż zależą z kolei od różnych czynników. Jeśli ceny na rynku wzrosły, oznacza to, że zaistniały na nim pewne czynniki, które na to wpłynęły. Na przykład wzrosły koszty produkcji danego towaru albo wzrósł na niego znacząco popyt. Działania konkurujących ze sobą przedsiębiorców przyczyniają się do zaistnienia ceny, przy której następuje zrównanie chęci sprzedawców do sprzedawania i chęci kupujących do kupowania. Załóżmy, że z jakiegoś powodu ludzie nagle chcą kupować więcej butów niż wcześniej. Następuje wzrost cen. Na tym etapie proces się nie kończy, ponieważ na wolnym rynku występuje konkurencja. Przedsiębiorcy widzą, że dzięki wyższym cenom produkcja butów stała się bardziej opłacalna, więc przenoszą swoje zasoby, by je produkować. W dłuższym okresie napływ nowych producentów skuszonych możliwością osiągnięcia większych zysków spowoduje wzrost podaży, czyli przesunięcie się krzywej podaży w prawo i co za tym idzie obniżenie się cen butów. Przedsiębiorcy działający dla zysku starają się sprowadzić ceny do ich naturalnego poziomu, czyli takiego, który odpowiada aktualnym warunkom na rynku, chęci kupowania i możliwościom produkcji. Właśnie w wyniku działań przedsiębiorców rynek zmierza w kierunku równowagi. Cena równowagi to cena, przy której sprzedawcy i kupujący odnajdują na rynku rozwiązanie dla nich najkorzystniejsze. Gdyby cena była wyższa, to z powodu mniejszej liczby kupujących zawarto by mniej transakcji, choć przy wyższej cenie byłoby więcej potencjalnych sprzedawców. Gdyby z kolei cena była niższa, to mniej osób chciałoby produkt sprzedać, mimo że chętnych do kupna byłoby więcej. Cena maksymalna. Kiedyś rządy interweniowały na rynku, wprowadzając cenę maksymalną, czyli niższą od tej, która ukształtowałaby się na rynku. Załóżmy, że rząd chciałby, aby wszyscy biedni ludzie w Polsce mogli sobie kupić komputer. Nie każdego jednak na to stać. W związku z tym ministrowie podejmują decyzję. Wprowadźmy cenę maksymalną, to znaczy zabrońmy pod groźbą grzywny lub kary więzienia sprzedawania komputerów drożej niż za złotówkę. Sprawa popytu wiemy, że tak niska cena skłoni wielu ludzi do kupowania wielu komputerów. Sprawa podaży wiemy jednak, że wielu sprzedawców nie zdecyduje się na sprzedaż po takich cenach. Dlaczego? Ponieważ by wyprodukować komputer, trzeba opłacić niezbędne części składowe, pracę inżynierów i osób zarządzających procesem produkcji itd. Nie da się za te elementy zapłacić ceny poniżej 1 zł na jeden komputer, tak by przedsiębiorca mógł sprzedawać komputery po 1 zł. Dlatego w wyniku wprowadzenia ceny maksymalnej zrezygnuje on z tworzenia komputerów i przerzuci się na inną, bardziej opłacalną działalność. W efekcie zamiast większej liczby komputerów dla wszystkich mamy ich niedobór, a zatem skutek takiej regulacji jest odwrotny do zamierzonego. Zamiast spełnić piękną obietnicę tanich komputerów dla wszystkich, realizujemy politykę braku komputerów dla kogokolwiek. Najczęstszą konsekwencją cen maksymalnych jest także pojawienie się nieoficjalnego, tzw. czarnego rynku, na którym ceny są wyższe od cen równowagi, jakie zaistniałyby na rynku legalnym. Działalność czarnorynkowa jest nielegalna, więc wiąże się z nią dodatkowe ryzyko, za ponoszenie którego producenci też chcą być wynagradzani. Dzięki temu udaje się chociaż częściowo zaspokoić potrzeby ludzi. Za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej takie transakcje nazywano transakcjami spod lady, ale rząd może wypowiedzieć wojnę spekulantom, którzy tak naprawdę dostarczają ludziom użyteczne dobra. Rządy raczej nie wprowadzają dzisiaj cen maksymalnych, gdyż skutkują one efektami odwrotnymi do zamierzonych. A jednak czasem wśród opinii publicznej odżywa sentyment wobec takich restrykcji. Wyobraźmy sobie, że w pewnym mieście ma nastąpić wyjątkowe wydarzenie. Może to być koncert znanego artysty albo głośne wydarzenie sportowe. Najczęściej w takiej sytuacji następuje gwałtowny wzrost cen noclegów. Klienci nie do końca świadomi mechanizmów ekonomicznych gotowi są narzekać, że tak być nie powinno. Niektórzy nawet śmielej postulują, by wprowadzić ceny maksymalne i nakazać sprzedawcom obniżenie cen. Tymczasem zwiększona cena sprzedaży odzwierciedla zmianę warunków na rynku. Skoro wzrósł popyt, to przy ograniczonej liczbie miejsc wzrastają wyraźnie ceny. Dzięki temu wszystkie miejsca nie znikają z rynku od razu i nie pojawia się niedobór. Pozostają miejsca z wyższymi cenami dla tych konsumentów, którym najbardziej zależy na wykupieniu noclegu w przededniu wydarzenia. Gdyby ceny nie wzrosły, tych miejsc dawno już by nie było. Co więcej, taki wzrost cen stanowi ważny bodziec dla tych, którzy mogą dodatkowo dostarczyć produkt. Okazja do zarobku może skłonić ludzi nie zajmujących się na co dzień wynajmem mieszkań do udostępnienia komuś pokoju albo nawet mieszkania. Gdyby wprowadzono cenę maksymalną, to nie tylko nie byłoby miejsc noclegowych, ale zniknęłyby również dodatkowe miejsca. Podobnie rzecz ma się z latarkami czy chlebem w czasie powodzi. Ceny tych produktów gwałtownie rosną, ponieważ konsumenci bardzo ich potrzebują. Z jednej strony sprawia to, że dobra te kupują ludzie, którzy najbardziej ich pożądają, a nie ci, którzy kupią je relatywnie tanio, by je potem drogo odsprzedać na czarnym rynku albo magazynować. Z drugiej strony motywuje to innych producentów, by dostarczać tych dóbr więcej. Skoro w danym rejonie wzrasta cena latarek, to opłaca się je tam transportować z innych miejsc, gdzie są mniej potrzebne. Gdyby wprowadzono cenę maksymalną, osiągnięto by skutek odwrotny do zamierzonego. Pojawiłby się niedobór, a z rynku zniknąłby bodziec dla producentów do zwiększania produkcji. Czy wiesz, że ceny biletów lotniczych na dany lot stają się tym droższe, im mniej jest wolnych miejsc w samolocie? Przynosi to odpowiednią korzyść konsumentom, ponieważ daje możliwość wykupienia biletu w ostatniej chwili tym, którym najbardziej na tym zależy. Gdyby ceny pozostawały cały czas niskie, wszystkie miejsca zostałyby wykupione szybciej. Stopniowanie cen sprzyja również planowaniu podróży. Gdyby ceny pozostały cały czas niskie, część osób czekałaby z zakupem biletu do ostatniej chwili. Cena minimalna. Drugim rodzajem kontroli cenowej, którą wprowadzały, a nawet wprowadzają dzisiaj państwa, jest cena minimalna, czyli cena poniżej której pod groźbą kary pieniężnej lub więzienia zakazane jest sprzedawanie danego produktu. Skutek takiej regulacji jest bardzo podobny jak w wypadku ceny maksymalnej, z tą różnicą, że cena minimalna powoduje powstanie na rynku nadwyżki, a nie niedoboru. Wyobraźmy sobie, że ktoś sprzedaje tani szampon, który nie jest tak dobry jak lepsze produkty. Szampon ten ma przeciętny zapach i konsystencję oraz słabo się pieni. Jednakże słaba jakość jest rekompensowana niską ceną. Sprzedawca, obniżając cenę szamponu, zachęca biedniejszych konsumentów do kupowania tego produktu. Powiedzmy jednak, że z wątpliwą pomocą postanawiają przyjść urzędnicy państwowi i stwierdzają, że szampon nie może być sprzedawany tak tanio. Należy zapewnić sprzedawcom godziwy zysk. Ustalają więc, że szampon, który dotychczas kosztował 4 zł, musi mieć taką cenę, jak jego droższy odpowiednik, czyli 10 zł. Jakie będą skutki takiego działania? Ponieważ ani ustawą, ani rozporządzeniem nie da się podnieść jakości produktu, konsumenci przestaną go kupować. Skoro produkt nie oferuje konsumentom wysokiej jakości, trudno oczekiwać, że będą chcieli go kupować tak, jakby był więcej wart. W rezultacie cena minimalna też nie zadziała na korzyść sprzedawców. Zamiast im pomóc i zapewnić wyższe zyski, skaże ich na niższe przychody i kłopoty ze zbytem. Na rynku pojawi się nadwyżka towaru, którego nikt nie będzie chciał kupić. Cena minimalna, która teoretycznie ma wesprzeć słabszego producenta i pozwolić mu na większy zarobek, najbardziej uderza właśnie w niego, ponieważ zabrania mu konkurować ceną. Skutkiem tego producent zostaje wyparty z rynku i traci swoją i tak poboczną pozycję. Cena minimalna uderza najbardziej w producentów najsłabszych, którzy mają kłopoty z utrzymaniem na rynku solidnej i wartościowej marki, a zatem przymusowo wprowadzane ceny maksymalne i minimalne nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Najczęściej przynoszą efekty odwrotne od deklarowanych.